Dzień dobry, witam was w domowym, chyba domowym daily vlogu. Nie mam dzisiaj żadnych planów oprócz pracy, vloga i spaceru długiego. Także ja się właśnie ogarniam, umyłam sobie samogrzywkę. Także zobaczymy, jak to będzie. Dlatego, że no wiecie, jak to jest z grzywką. Trzeba grzywkę codziennie myć. Ja nie myję włosów codziennie. Włosy myję co 2, co 3 dni. No i dzisiaj stwierdziłam, że to nie jest czas na to, żeby umyć włosy, ale grzywka to już każda w drugą stronę, bo ja śpię wspiętej w nocy. Nie wyobrażam sobie, wiecie, spać z grzywką na twarzy, bo i kremy, i wszystko. Także zaraz sobie spróbujemy wystylizować jakoś tą grzywkę. Dzisiaj chyba mam ochotę na upięte włosy. Jeżeli chodzi o makijaż, no to po prostu szybciutki dzienny będzie. Nie będzie żadnej konkretnej szpachli, tylko leci krem CC z Hean. Super jest ten krem, ale ta pompka mnie doprowadza do szału. Sorry, trochę mnie zakrywa lusterko, ale nie potrzebujecie tutaj widzieć szczegółów tak naprawdę. I w końcu mamy bardzo ładną pogodę. Mówię w końcu, dlatego że przez ostatnie dni było dość pochmurnie, a dzisiaj wyszło słoneczko, więc stwierdziliśmy, że przejdziemy się właśnie z rana na jakiś długi spacer, żeby sobie zacząć ten dzień, wiecie, od takich, no to od aktywności, żeby się napompować trochę też słońcem i witaminką D. W ogóle wyszedł mi niedobór witaminy D, jak robiłam sobie badania w Polsce i dostałam taką witaminę D, wiecie, 10 tysięcy. Także zobaczymy, no ale nie dość, że mieszkam w UK, no i po zimie, to nawet w Polsce są te niedobory witaminy D, ale to mi się z reguły też normuje. No ale dobra, się trochę dowitaminujemy. Sprawdzajcie swoją witaminę D, bo czasem też takie, wiecie, słabe samopoczucie może wynikać właśnie z niedoboru witaminy D. Kocham ten pędzel, Real Techniques 200, do wszystkiego. Pokażę wam, ale to już może później, jakiego cudownego goodie baga dostałam od koleżanki z okazji bycia jej bridesmaid. Bridesmaid, tak. Druhną. Także prezenty. Piękny szlafroczek, kapciuszki, no cute. Także wam pokażę i ja już zapowiedziałam, że tego szlafroczka sobie chętnie będę używać przed jej panieńskim, także mam nadzieję, że go nie ufajdam jakimś podkładem albo czymś, bo jest takim pięknym pudrowo-różowym kolorze Team Bright. Także pokażę wam później, żeby już teraz nie łazić, bo chcę się jak najszybciej ogarnąć, żebyśmy poszli i żebyśmy po prostu wrócili. I zobaczcie, ja w tym jednym pędzlem mam tutaj też papier, ręcznik papierowy. I mam tutaj też płyn do czyszczenia pędzli, czyli izopropyl, i sobie po prostu między, jak mi się ubrudzi, między warstwami sobie tutaj spsikam, żeby nałożyć teraz na przykład róż w kremie. Dobra, słuchajcie, ja idę skończyć się malować szybciorem i wrócę tutaj na fryzurę, wrócę na grzywkę i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Jak tam moja mokra grzywka. Już w sumie trochę doschła sama. Dzisiaj chcę sobie spiąć włosy i zrobię sobie może takiego koczka u góry i najpierw sobie wysuszę trochę suszarą. Okej, mamy tutaj mes. Zobaczcie moje włosy. Wczoraj miałam pokręcone. Muszę sobie włosy trochę przeczesać i dołożyć olejku. Olejek to sobie chyba nałożę dopiero jak zepnę włosy, żeby mi sobie grzywki nie utuściła. Dobra. Czy dzisiaj robimy na prosto? Dzisiaj na pewno spinamy. Więc tutaj sobie zrobię kucyka. Tutaj jeszcze sobie nie dosuszyłam, a to mi doschnie. Tutaj miałam wczoraj jeszcze podkręcone włosy, kręcę sobie na opasce i te loki mi się... loki. Fale mi się utrzymują. Strasznie łzawią mi oczy, ale tak, robię sobie takiego kucyka
jak najwyżej. Tak się zastanawiam, co zrobić z grzywką. Może bym ją trochę tu pod... Ona mi się też ułoży zaraz. Wezmę sobie odrobinę żelu z Got To Be, którego dzisiaj nałożyłam na brwi, by the way. I biorę sobie dosłownie ociupinkę tutaj na palce. I tak jakby połączę sobie tą grzywkę. Bo tu mi Karol zrobił tą grzywkę tak, że ona może być na prosto i może też być na boki. No i im będzie dłuższa, tym lepiej też na boki będzie oczywiście wyglądać. Także tu sobie ją na razie tak ścisnę. Chociaż i tak zaraz wyjdę, wiecie, na wiatr, to będzie co będzie. I olejek. Zobaczcie, jak już jest duże zużycie. To jest ten olejek z Davines. Używam go codziennie, czasami nawet dwa razy dziennie, a czasami nawet trzy razy dziennie dokładam. Super, nie obciąża mi włosów. Nie wiem, czy wszystkim też będzie nie obciążał, ale lubię sobie ten olejek właśnie dołożyć. Pachnie pięknie. Więc tutaj sobie nakładam na tego kucyka i sobie będę spinać. Kicham. I tutaj dwie, trzy pompki sobie daję. I oczywiście można zostawić kucyka, ale ja sobie robię kokona. Czasem sobie pletę tutaj warkocz z tych włosów, ale dzisiaj robimy samuraja. Może sobie go zakręcę tak. I teraz tak, muszę sobie znaleźć jakąś gumkę, spinkę. Nie mam spinki, mam tutaj jakąś spinkę, ale żabkę, nie wiem, czy mi utrzyma. Powinno. O! Widzicie, jak mi uzawią oczy? Już tutaj wyje, po prostu wyje. God. Dobra. No i taka fryzjurka dzienna na dziś. Grzeweczka tylko umyta. Tu bym sobie mogła trochę przyprostować albo podkręcić te boczki, ale myślę, że spoko. Jeszcze sobie tego olejku dołożę tutaj i wygładzę. Podoba mi się właśnie, jak mam spięte włosy w kokona i mam z przodu grzywkę, bo jak nie mam grzywki, to czuję się jak jajo. A teraz takie mniejsze jajo. Dobra, to w takim razie idę się ubrać i spadamy na spacer. Kaczusie pływają i zobaczcie, bezchmurne niebo. To się nazywa High Life. A w ogóle jeszcze jakby mieć taki domek przy rzeczce, to w ogóle byłoby ekstra. A tutaj idą dziabongi. Ale super, tam po lewej byłoby mieć taki domek nad rzeczką. Chociaż z Bazylem, chociaż już nauczyłby się pływać. Ale nie ufałabym mu jednak. Tak, to prawda. Ale jest ekstra. To nie jest idealny początek dnia, moi drodzy. Ja się staram z Baśkiem chodzić w różne miejsca, żeby miał różne zapachy. No ale mamy to szczęście, że nie mamy daleko do różnych super miejsc. A tutaj pola. A tam są jakieś pienie. Idziemy do piesiów? Wróciłam, zasiadłam, w sensie już, o, widzę, że mam oksy, których jeszcze nie ściągnęłam. Pokażę wam tego Woody Baga, ale jeszcze wam pokażę nowy sprzęt. Maciej mi zamówił nowy mikrofon. Wow! Do live'ów. Także to już jest trzeci. Taki był pierwszy, potem mieliśmy drugi. I tutaj jest trzeci jakiś. Maciej Artist Road. Także może jakieś karaoke sobie zrobimy. Baby! It's kinda crazy. Ba, 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 ba. Ale muszę się pochwalić, jakiego fajnego goodie baga dostałam od Panny Młodej. W ogóle to chyba będzie pierwszy raz będę bridesmaid. Tak udruchną, udruchną. Gratulacje. Thank you. Jak się z tym czujesz? Super. Nie jestem świadkową, ale jestem jedną z druhen, także będzie nas... Was pięć. Jesteś druhnową. I tak, pokażę wam właśnie, co dostałam od Panny Młodej. I tak sobie myślę, może nagrałabym film Mierzymy sukienki dla druhen. Może są tutaj jakieś Panny Młode, które szukają sukienki dla druhen. Ja nie miałam druhen na swoim weselu, na swoim ślubie.
Dajcie znać, czy są tu w ogóle jakieś panie, które wychodzą za mąż w tym roku. Dajcie znać, jak tam przygotowania, czy już wszystko zapięte na ostatni guzik, czy nie. No jak tam idzie, czy będziecie mieć druhny. Także to będzie takie angielskie wesele, po angielsku, no w sensie, wiecie, no bo polskie wesele od angielskich się różnią. Ja raz byłam na angielskim weselu i pracowałam, no ale jako gość to jeszcze nie byłam, a jako bride to w ogóle, także super cieszę się, jedziemy też z dziewczynami na wypad na weekend do domku, więc mamy ze sobą zebrać też cały ekwipunek, no albo pokażę, jakiego gift baga właśnie dostałam. No, ja już to otworzyłam, pięknie było wszystko w kokardy zapakowane, także pochwalę się, co dostałam i może jeżeli właśnie macie też druhny i chciałybyście je czymś obdarzyć, to pokażę wam, co tutaj było. Także cieszę się, jakby to był po prostu jakiś mój prezent urodzinowy, ale mega. Wiecie, to jest takie miłe. Ja w ogóle bardzo się cieszę na ten wieczór panieński, bo ja swojego nie miałam. Ogólnie to mój panieński był zorganizowany, miałyśmy z dziewczynami jechać do Czech na parę dni, już było wszystko załatwione, także Marice, jako moja świadkowa, wszystko organizowała, ale później oczywiście była korona, więc trzeba było wszystko odwołać. No a później, jak już nie było obostrzeń i chciałam zrobić taki wieczór po prostu panieński w Polsce przed ślubem, to się rozchorowałam, miałam angi na antybiotyki, nie byłam w stanie nic zrobić i to był akurat ten dzień, kiedy miał być ten panieński, to ja wylądowałam u lekarza rano i trzeba było wszystko odwołać, także ja niestety nie miałam wieczoru panieńskiego, ale chętnie się pobawię na czymś, także no trudno, takie żyćko. Ale zobaczcie, kapcioszki dostałyśmy, mówimy, bo inne dziewczyny też dostały albo dostaną. I zobaczcie, takie różowe, oczywiście Team Bride. Bardzo cieplutkie, więc ja sobie je będę oszczędzać, bo jak Baziek by mi się... Aha, one są różowo-fioletowe. Bo jak Baziek by mi się do nich dorwał teraz, ślub jest w październiku, to podejrzewam, że do października niestety no nic z tego nie będzie, także sobie je zostawię i schowam na razie. Kolejna rzecz, no to oczywiście szlafroczek, jaki jest piękny. Zobaczcie, pudrowo-różowy. Marka Calm and Cozy z Georgia. I tutaj jest, zobaczcie, jest Team Bride, czyli ekipa Panny Młodej. I tu ma takie falbaniaste rękawki. Ja już powiedziałam, że ja sobie ten szlafroczek będę używać już do właśnie malowania, do Get Ready With Me. On jest na dole też zakończony taką falbaneczką, także sobie tylko tak zerzucę, ale myślę, że możecie się mnie właśnie spodziewać w takim różowiutkim szlafroczku. Mega miłe, super. I to nie koniec, moi drodzy, bo tutaj dostałam jeszcze taką paczuszkę Team Bride z kolejnymi rzeczami i tutaj, moi drodzy, jest, zobaczcie, szczotka taka plastikowa, która już poleciała pod prysznic, także wyciągnęłam ją spod prysznica, bo ja takich szczotek nie używam, wiecie, na co dzień do czesania włosów, ale super się sprawdzają te szczotki do wczesywania odżywek, więc ona mi leży i będzie leżeć pod prysznicem, bo ona jest taka, że wiecie, tutaj nic się nie stanie z tą szczotką, bo szczerze nie wyobrażam sobie pod prysznicem mieć takiej szczotki z włosiem dzika czy jakiejś takiej innej, więc taka plastikowa super, no i też do przeczesania się w ciągu dnia spoko, leciutka. Oprócz tego taka piękna gumeczka, którą będzie można sobie zarzucić do ogarniania się przed ślubem. I to jeszcze nie jest koniec. O, jeszcze tu coś jest Team Bride. Aha, kolejna taka gumka Team Bride. I coś tu jeszcze jest? Jest, tak. Tu jest coś, co jest super. I ja często koło tego przechodziłam i mówię, kurczę, to jest fajna sprawa, ale nigdy tego jakoś nie kupiłam. I ostatnio nabiegłam w Monari w Polsce, w sklepie, to mieli taki duży kuferek na biżuterię. Mówię, kurde, fajne, ale nie będę tego brała. Nie wiem, czy takie duże będzie praktyczne do podróży. A tutaj dostałam właśnie od Panny Młodej, zobaczcie, taki śliczny kuferek na biżuterię
do podróży. Także bardzo fajna opcja, żeby wszystkie, cała biżuteria była w jednym miejscu. Ja zawsze wrzucam takie kieszonki w walizce, no i nie jest to zbyt bezpiecznie. To jest taka rzecz, która myślę, że jest właśnie bardzo fajną rzeczą na prezent, także nie tylko oczywiście dla druhen, ale ogólnie na przykład na urodzinę komuś dorzucić, super sprawa, można to sobie pierścionki, kolczyki, jakieś łańcuszki pozawieszać, żeby wam tutaj się nie pelętały. Bardzo, bardzo fajne. To była rzecz, która właśnie cały czas o niej ale czasem jak widziałam, to mówiłam, fajne to jest, może się przydać, a jakoś tak stwierdziłam, że no nigdy nie było mi po drodze do tego. O, tutaj sobie wsadziłam parę kolczyków ekstra, także dziękuję, super się bardzo cieszę. Także słuchajcie, taki haul, ja zabieram się do pracy i odezwę się do was później. Tylko, o, no i to jest to z tą grzywką, że wiecie, trzeba pamiętać, że ona istnieje i ją przeczesywać, ją układać, bo później może starczeć na każdą stronę. A te oksy, często nie pytacie na Instagramie, to są okulary z H&M-u. Bardzo fajne, takie kwadratowe. Love it. Siemanderko, zabieramy się za obiados. Ja sobie nałożyłam w ogóle samopalacz, jest kolejny dzień i będę robić lunch'o obiad. Miałam ochotę na burrito i najpierw myślałam, że zrobię we wrapie. Ale stwierdziłam, że zrobię burrito bowl, a jutro zrobimy sobie z czym? We wrapie zapieczone. Także kiedyś pokazywałam wam burrito bowl. Dawno tego nie robiłam, także dzisiaj sobie zrobimy i zaczynam od krojenia czerwonej cebuli. Ogólnie mega wam polecam, to jest szybkie i pyszne. Najpierw czerwona cebula kroję sobie w kostkę, taką drobną. I będę robić takiego miksa, to będzie tak ciepło-zimne, dlatego że mięso będę sobie albo podsmażać na patelni mielone, mam z indyka, albo w airfryerze. I sobie tak wyłożę najpierw ryż, później mięso i będzie topping. I topping zrobię z czarnej fasoli i z cebuli czerwonej. Tylko będę musiała jeszcze skoczyć do sklepu po jogurt naturalny i kolendrę, ale najpierw sobie właśnie zrobię tak, wrzucę sobie tutaj do michy, nie wiem czy widzicie, bo mikrofon mi wszystko zasłania, ale mam nadzieję, że coś tam będziecie widzieć. Jak nie macie czarnej fasoli, to oczywiście może być czerwona, ale moim zdaniem czarna fasola jest lepsza do tego. No i może kojarzycie mojego słodkiego ziemniaka pieczonego batata właśnie też z czerwoną fasolą, no to tego miksa, co teraz tu robię, to też można zrobić właśnie do ziemniaka. Ale dzisiaj robimy burrito bowl. Także proszę bardzo, cebula pokrojona. Ona mogłaby być jeszcze bardziej drobniej pokrojona, ale będzie. I czarna fasola. Pamiętajcie, żeby oczywiście czarną fasolę sobie najpierw przepłukać pod zimną wodą. Także idę to zrobić. Zrobię to w tym sitku z Thermomixa i będziemy wrzucać. Ja sobie w ogóle zważę, żeby mniej więcej widzieć, ile jest tutaj tej fasoli. 250 gramów. Z przypraw sól, pieprz czarny, możecie też dać cayenne, albo możecie też dać oczywiście chili. No i oczywiście kumin. Kumin musi być, pewnie też trochę dodam do mięsa. I mieszanka. Można tutaj też dać oliwę z oliwek, łyżkę, ale ja tego nie będę robić. Wezmę sobie dwa takie duże ząbki czosnku. Zastanawiam się, co sobie wrzucić jeszcze do tego mięsa, co ja tam mam. Dobra, najpierw przecisnę przez praskę ten czoch. Będzie. I sobie to podsmażę na łyżce oleju na patelni. Może zajrzę sobie do lodówki, co ja tam mam. Ale chyba pomidory w puszce do tego sobie zużyję. Gdybym miała więcej świeżych, to bym po prostu wrzuciła świeże, ale użyję sobie takich. Dosłownie kilka sekund sobie tutaj podsmażę, bo czosnek jest taki, że wiecie, on sekunda i już się pali. I wrzucę sobie mielonego indyka. O, zobaczcie co znalazłam. Przyprawa do kuchni meksykańskiej. A co jest w składzie?
Sól, papryka, słodka, cukier, pomidor, czosnek, cebula, chili. No dobra, no to wrzucę sobie jeszcze to. O-o. A już wszystko wrzucę. Bazik. Dobra. Teraz doleję sobie tutaj tych pomidorów w puszce, żeby nie było takie suche, bo wiecie, indyk może jest suchy, bo jest chudy. Więc tutaj pomidory. No i to się po prostu trochę odparuje, pogotuje i będzie gotowe. Nastąpiła przerwa, dlatego że pojechałam na zakupy, więc pokażę Wam Holix. Holix Siaty. Zajechaliśmy do Azdy, jest już Mati. Także tak. Mati zapachniała Saska Kępa. Miałem pachnicę. Tak jest. Milch. Mamy tutaj masło orzechowe. Gładkie. Mamy tutaj ogórki korniszone. Chciałam kupić jakoś pokrojone w plasterki, no ale nie mogłam znaleźć. Wzięłam też te wrapy na jutro, bo jutro będziemy jeść burrito takie od dzwonu, jak to się mówi. Czyli prawdziwe burrito, takie zawijane. Jogurt naturalny na dzisiaj, ale oczywiście śmietana też będzie pycha. Oczywiście mamy tutaj kolendrę, szczypioreczek, ser, wzięłam taki cheddar, jabłuszka, dużo jabłek wzięłam, bo jakoś tak mam straszną ochotę na jabłka. PMS mi się zbliża, ale lepsze jabłka niż ci psiki. Więcej papryk wzięłam, też miałam ochotę na taką sałatkę do kanapek jajkową, ale mruga ten, gruszki. Ale wszyscy ściśnięci w jednym kadrze jesteśmy. Więcej jabłek. I moi drodzy, to było na tyle. Zakupki, trzy dyszki, jeżeli kogoś. Aha, i jeszcze bułki wzięłam, żeby zrobić panini na ciepło. Myślę, że spoko. Pokroiłam sobie ogórki konserwowe do przystrojenia i jeszcze oczywiście kolendra. Tutaj widzę, że za mało tej kolendy, więc dokroimy. Kocham kolendrę. To będzie takie pyszne, to będzie takie świeże, soczyste, yummy! I jeszcze tak naprawdę sobie wyłowię trochę jalapeno, bo musi być pikantne. Dobra. No i kukurydzę na samym końcu. Tak będzie kolorowy talerz. Robię układankę. Czyli tutaj trochę fasoli. Ogóreczki. Trochę jalapeno. Oczywiście kolendry, dużo kolendry. Łyżkę jogurtu, bo do jalapeno będzie takie ostre, że trzeba będzie mieć coś do zagrychy. No i to tyle. A nie, jeszcze dam trochę kukurydzy. Cała micha kolorowego żarcia i taka micha ma 600 kalorii, także myślę, że warto. Słuchajcie, ja już dopijam kawkę z rana, na raty ją piję. Brawo! Dziękuję, dziękuję. Nie było Matiego dzisiaj cały dzień w domu, był w pracy, to ja nie miał mi kto wylać tej kawy, więc sobie przez cały dzień dopijałam, aż w końcu dopiłam. Nie miał ci kto wypić, a nie wylać. Aha, ty ją dopijasz? Tak.
Ja dzisiaj się nie ogarniam, w sensie nałożyłam po prostu samopalacz i się nie malowałam, nic nie robiłam. Olej na łeb, czyli taki trochę self-care day, ale widzę, że ten samopalacz jakoś tak bardzo delikatnie mnie złapał. No ale może to dobrze, bo ręce to zawsze cheatosy. Ale jeszcze trochę tym pochodzę i zaraz sobie też to zmyję. No i słuchajcie, już chyba nic ciekawego nie mam w ogóle. Jakoś wena mi dzisiaj uciekła. Dzisiaj ogólnie myślałam, że umieram, ale żyję, dlatego że jak wstałam, ogólnie przy jakimś takim, wiecie, schyleniu albo gwałtownym powstaniu, to tak mnie w klacie cisnęło. I myślałam, że mam jakiś zawał. Zaczęłam googlować, no to jeżeli ci promieniuje do lewej strony, to zawał, albo serce, albo płuca. No i tak kilka razy jak wstałam i zrobiłam jakiś taki gwałtowniejszy ruch, to... No ale żyję, mam się dobrze i w sumie od paru godzin już tego nie mam. Także zobaczymy. Nie wiem, od czego to się mogło zrobić. Wiesz, że ty możesz sobie zrobić na swoim Apple'u takie mini EKG? O, w sumie zrobię sobie, no tylko mi się ładuje, tak by the way. No. Obiadek był przepyszny. Matiek ocenia, że ja oceniam 10 na 10. 10 na 10. PH. A jutro sobie zjemy właśnie we wrapie, także polecam wam DIY. Może kiedyś napiszę książkę, może nie książkę, ale e-booka z moimi przepisami. Bo ja je pokazuję we vlogu. Wy do mnie piszecie, czy mogłabym podesłać jakiś przepis, czy na tego batata, czy na coś. W sumie dawno nie było gotowania we vlogu, ale ja nigdy nie pamiętam, gdzie to jest. Także może bym zrobiła takie przepisy Ewy, żeby wszystko było w jednym miejscu. Zrobiłam też super gołąbki inaczej. Gołąbki po inaczej? Gołąbki po inaczemu? Po inaczemu. Znowu to samo, co jest oprzednięte. No, gołąbki inaczej. Zrobiłam właśnie gołąbki bez zawijania i zamiast ryżu użyłam kaszy... Co to było za kasza? Pęczak. Z pęczakiem. Wyszło bardzo pyszne z sosem pieczarkowym, także może też wam albo kiedyś pokażę, albo może kiedyś napiszę e-booka i sobie będziecie mogli zobaczyć. Także moi drodzy, ja chyba już nie będę przedłużać. Przyszła mi jedna paczka. Miałam dzisiaj sobie powybierać jakieś stylówki wiosenne. Albo nagram stylówki wiosenne, albo 5 dni 5 stylizacji, zobaczymy. Czekam też na jedną przesyłkę, żeby nagrać Mierzymy, no ale jednak to dzisiaj nie przyszło, także może jakoś przyjdzie na dniach. Też nie jestem blada, ale to dlatego, że właśnie nie mam makijażu i mam taki bladoróżowy dresik, który jest po prostu cudowny, taki welurowy. To jest w ogóle prezent od Matiego siostry. Ile lat temu? Oj, o Boże! 18 rok. O ja, to już ma tyle lat, a nic się z nim nie dzieje, uwielbiam go. I do tego jest jeszcze, są oczywiście spodnie, które mam tutaj na sobie. Mam, o tu. Ui! To jest taka moja podomka. No bo... no nie jest to taki dres, wiecie, powiedzmy wyjściowy, aczkolwiek do sklepu w nim już poleciałam. Baziak mi tu padł, bo byliśmy na takim długim spacerze, że cały dzień śpi. Maluszek, ojeju. Wystawiłeś brzuszek do miziania, tak? Także myślałam, że ten vlog będzie dłuższy, ale słuchajcie, nie będę się zmuszać, nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Tak jak mówię, przez pół dnia myślałam, że umieram, ale jestem w pełni życia, wszystkie funkcje życiowe działają, jest to najważniejsze. No i po prostu może w przyszłym tygodniu vlog będzie jakiś dłuższy, może się coś ciekawego będzie działo, może gdzieś pojedziemy. Ojeju, zgniotłem psa. Ojeju, zgniotłem psa. Ale jemu nie przeszkadzało. W ogóle, pokażę wam. Gniotek. To kokucho na psinku. Dziecko wojny. A już się bestia się już przebudza. Przebudza do zabawy? Gdzie masz pączka? O, idzie po pączka. No przynieś pączka. Gdzie jest pączek? Szukaj pączka. No. Przyniosłeś... O, pięknie pionczusia wyciągnąłeś. Dobra, to ja słuchajcie kończę. Wszędzie kłaki psia. Kończę, idziemy się bawić, się poszarpać trochę z bestią. Ale bestia. Jaki mądry mopsik. Tak? Tak. No, także dziękujemy wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście chwilę. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, buziaczki. Pa, pa! Kotek?
Nie, pączek! Pączek!